To ci nie ujdzie na sucho. Życie nie potraktowało cię łagodnie, ale nie masz prawa spotykać się z mężczyzną. On cię nie interesuje. Ty chcesz się na mnie zemścić. Nadal uważasz się za tępę świata. Myślisz, że przyjaźnię się z Deaconem z twojego powodu? Nakłoniłaś go, żeby walczył o dzieci. To im wyjdzie na dobre. Jedno z tych dzieci to moja córka. Z początku nie wiedziałam. Nie wierzę. Myślisz, że go szukałam? Nie znałam jego nazwiska. Spotkaliśmy się w klubie AA. Kiedy go poznałaś, trzeba było się odsunąć, żebyś skrzywdziła go tak jak mnie. A jednak się mścisz. Robię to, co słuszne. Deacon kocha dzieci, chce być dobrym ojcem. Ale to nic dla ciebie nie znaczy. Mam uwierzyć, że postanowiłaś ratować kogoś, kogo ledwie znasz? Nie musisz. Ty mu nie pomagasz. Wykorzystujesz go, żeby się na mnie zemścić. Niepotrzebnie z tobą rozmawiam. Wracaj do domu. To jeszcze nie koniec. Masz rację. Zrobię wszystko, choćby to miało trwać, żeby Deacon dostał to, co mu się należy. I ja też, tak? Za kogo ty się uważasz? Znam cię na wylot. Ale nie znasz Deacona i tych dzieci, ani ich potrzeb. Spotkałaś Deacona przed miesiącem. A co? Ukrywa coś strasznego? Ma problemy. Walczy z nimi. Wspaniale. Ale to długi i bolesny proces. Skąd wiesz? Mam ci opowiedzieć o swoich przeżyciach? Nie. Borykałam się z wieloma problemami. Wiem, ile potrzeba na to sił. Niewiele czasu zostaje dla bliskich, zwłaszcza dla małych dzieci. Dopóki Deacon nie udowodni, że jest odpowiedzialny, co ty wiesz o odpowiedzialności? Masz się za wyrocznie. Ty nigdy nie popełniasz błędów. Jesteś męczennicą. Biedna Macy. Straciła męża i najlepsze lata życia przez podłą Brooke. W swoim mniemaniu ty jesteś ofiarą? Wszyscy to przyznają, kiedy usłyszą, co się wtedy stało. Kiedy? W noc wypadku. Próbowałaś mnie zabić. Co powiedziałaś? Przyznaj się. Na umyśl nie rozbiłam samochód? Żeby mnie ukarać za torna. Mogłam przy tym zginąć. Nie miałaś nic do stracenia. To chore. Obie wiemy, że chciałaś mnie zabić. Nie pozwolę ci się zbliżyć do Hope i Eryka. Nigdy bym ich nie skrzywdziła. Eryk mnie uwielbia. Hope też. Bawiłaś się z moją córeczką? Jest śliczna. Nie zbliżaj się do niej. Możesz wywołać z tego powodu awanturę. Albo pogodzić się z faktem, że Deacon i ja się przyjaźnimy. I że tu nie chodzi o ciebie. Raz ograbiłaś mnie ze szczęścia. Więcej tego nie zrobisz. Ja mu pomagam stać się ojcem dla tych dzieci. Jeśli on zechce, żebym była częścią jego życia, nic na to nie poradzisz.